Siema, no to Żaka z tej strony, witam was na moim kanale i lecimy dalej. OBS mi crasha strzelił, więc jedziemy od nowa. Przełączyłem się tylko na Sztokholm z Frankfurtu i zobaczymy, może będzie lepiej. Także kontynuując temat, bo coś gadałem i gdzieś tam mi wyleciało. Bo tam pytałem, mówisz, że siódemka, ludzie hejtują. Generalnie ja mam gdzieś, co ludzie gadają. Sam sprawdzam i sam nabieram swojego stanowiska. Przez własne doświadczenie. I tak mówiłem, siedziałem na Wiście, nic się nie działo złego. Serwis paki wrzucałem po tym, jak wychodziły. Siema totalnie zielony, siema pro gorylczyka. I co? I wszystko działało. Siódemka działała, ósemka działała. Na dziesiątkę się przesiądę, ale na razie nie mam czasu zrobić tak, jak robiłem z siódemką, ósemką, że na betach siedziałem. Także poczekam sobie spokojnie, rok mam czasu. Ciekawym, jak to będzie z siódemką i ósemką, z dziesiątką. Czy pojawi się numer w systemie, serial? Czy będzie go można sobie spisać, w cudzysłowie, tak? Czy będzie można go zobaczyć? Czy się pojawi przy instalacji nowy numer do wpisania? Jakiś tam z automatu z Keygena Microsoftowego? Czy jeśli nie, to czy da się jakąś aplikacją, jakimś ekstraktorem wyciągnąć ten numer? I czy ten numer będzie można potem użyć przy czystej instalacji, nie? Bo tak było w ósemkach, zresztą w siódemce tak samo, że jak się ekstraktorem klucz wyciągnęło, to można było potem instalować, normalnie szło i nie zawsze działała aktywacja i trzeba było zadzwonić do Microsoftu i tam kody wsklepywać i wtedy zawsze działało. Raz mi się zdarzyło, że nie chciało zadziałać, to dzwoniłem i gadałem z operatorem i on mnie zaktywował. I coś tam pozmieniał, że od tego czasu już nie musiałem dzwonić, tylko już się aktywowało samo od razu, nawet już bez dzwonienia i bez wpisywania kodu. I ostatnio jak instalowałem ósemkę sobie i znajomemu też instalowałem, bo przyniósł mi kompa do serwisu i też w tym samym czasie co ja kupił klucz do 8.1 upgrade z Visty, też z Visty robił upgrade do ósemki, znaczy nie do 8.1, to ten klucz jego też normalnie się zaktywował bez dzwonienia, więc jakby Microsoft coś tam już pozmieniał, bo wcześniej to też nie było tak od razu możliwe, coś tam mieli. A czy klucz z 8.1 na 10 będzie działał? Trudno powiedzieć. A potem przy formacie czy nie będzie problemów? Na razie trudno powiedzieć, nie wiem. Dobra, jedziemy dalej. No, z tym dzwonieniem to było hardcore. Ale tak, mieliście całą salę, to przecież to powinniście mieć Enterprise'a jakiegoś. Jeden klucz i pozamiatane. Przecież to, że ze szkołami to się... No co, szkoła nie załatwiła sobie jakiegoś klucza... takiego unikeja tak zwanego, że wszystkie kopie, jak macie ich ileś, nie można było ich aktywować od razu, po kolei? Słabo. Dobra, jedziemy dalej. No dobra, coś tutaj dla totalnych geeków i specjalistów materiał bardzo fajny. Miło się słucha hakera, pasjonata, entuzjasta, artysty, prawda? Polecam obie części. Coaster Melt. Hakowanie napędów. Tutaj akurat chyba DVD. I omawia, no masakra, naprawdę temat kozacki i można się paru fajnych rzeczy dowiedzieć. Polecam. Co tu mamy dalej? Dominik pokazuje swojego riga, naprawdę maszyna wypasiona. 2980. Grubo. A co tu mamy? Marcin wrzuca info o kraju rigu, który szykuje swoje IO i wygląda całkiem nieźle. Ciekawy jestem, jaka będzie głośność pompki, jaka będzie głośność tego coolera na pompce. Może to nie ten, tylko to w środku będzie płynem mieszał, a nie na wierzchu będzie. No, nie wiem, może pompka będzie chłodził. Tak dziwnie trochę wygląda. No, tutaj też fajnie. Jedziemy dalej, co tu mamy? Ach, LEGO Worlds wydało. LEGO wydało grę LEGO Worlds. Puściło na wczesny dostęp na Steam. No taka troszeczkę można powiedzieć konkurencja dla Minecrafta. Avago kupuje Broadcom za 37 miliardów dolarów. No ciekawy news, dość ciekawy, bo Avago to powiedzmy firma niszowa produkująca optykę do myszek i nie tylko. A Broadcom no to jednak taka trochę bardziej znana firma w branży telekomunikacyjnej trochę.
No i ciekawe, że Avago kupuje Broadcoma, nie? Mała, mniejsza firma bierze większą. Czy może ją dofinansowuje? Może jakieś krzywe ruchy robią. Co tu mamy? Masakra cenowa, czyli Microsoft ujawnia cenę Windows 10. No generalnie jakby, ja nie bym nazwał tego masakrą cenową. Ceny będą, z tego co widziałem w zapowiedziach, w dystrybucyjnych newsach, to że ceny będą praktycznie te same, co odpowiednie wersje. Dziesiątka standardowa, ta sama cena co ósemka, 8.8.1. Wersja Pro będzie tak samo kosztowała jak wersja Pro w ósemce. Także żadna masakra. Standardowa polityka Microsoftu. No, ale nie mówię nic o niczym nielegalnym. Jak my żeśmy pracowali ze szkołami, czy z jakimiś instytucjami takimi, czy pożytku publicznego, czy właśnie szkołami, z szpitalami i tak dalej, czy z wojskiem, to jak negocjowaliśmy im systemy, czy oprogramowanie, to dostawali klucz Enterprise 1 i wtedy sobie pyk, bez aktywacji w ogóle, nawet nie musiało być aktywacji. Wpisywali sobie jeden klucz do instalacji, albo w ogóle jak mieli serwer, to propagowali z serwera instalację i tylko na końcówki szło i szli luz. Ja? Co? Ja też nie pozwalam na nic nielegalnego. O, to ta obudowa. Transformer. Masakra. No i kilka innych konstrukcji pokazanych na Computexie. Tak, co tam dalej mamy? Dawid zaktualizował windę do 8.1. Jego problem polega na tym, że nie wyświetliła się ikonka o zarezerwowaniu windy. Misteria. A tu MKG z czerwca i tylko z Batmanem, bo już Wieśka nie dodają. Szkoda. Mogliby do wakacji to przyciągnąć. Zotac pokazuje 980 Ti AMP Extreme na targach Computex i mówią, że 25% lepsze osiągi. No, ale niż to. To poczytajcie, dowiecie się co. No, zajebiste. Problem, masz rację. Marcin wrzuca info, że siódemka i piątka Broadwella, wersja odblokowane, zaprezentowane. Co tam dalej? Lisi pyta, czy ktoś kupował G2A. No tam znajomi kupują. Nie mieli problemów. Ostatnio chyba o G2A powiedział... Redzi powiedzieli, że coś mieli lewe klucze, czy jakieś inne. Chyba o nich. Info o tym, że Nvidia obniża cenę 980 o 50 baksów, ale niestety 970. No, coś tutaj zbiło. 970 na razie i 60 cen nie zbili. Szkoda. Kamil pokazuje golizny swojej budy. O, więcej zdjęć. Naga prawda. Dzień bez Wieśka dniem straconym. Zobaczcie, jak gra chodzi na trochę słabszym sprzęcie niż się chce, to staram sprawdzać. Tutaj kilka fajnych materiałów. Dwa chyba, może więcej. Wydawało mi się, że było więcej. Może nie podlinkowałem. Dwa materiały pokazujące, jak działa Wiesiek. Tutaj 30 klatek na GTX 750 Ti z włączonym suite FX-em. 1080p na ustawieniach high, łamane na Uber. I 30 FPS-ów. I oczywiście procesor G3258. Także tak, a drugi test jest na i5-4690K na 4,5 giga, na 6870 na radku, tylko że rozdziałka 1440x900, wersja oczywiście 1.02 i też leci gierka nieźle. Także fajnie, że takie inicjatywy w cudzysłowie, takie testy się pojawiają, bo pokazują tak naprawdę u ludzi, jak to działa, a nie tylko na nieraz sponsorowanych, niesponsorowanych, czy innych tych serwisach i ich test rigach tak zwanych. Z tego względu, że te test rigi mają naprawdę wypasione, mają procki, czasem extreme nawet, więc to trochę jeszcze podkręcone, więc to naprawdę podbija jakoś, żeby pokazać tą grę z jak najlepszej strony, a jak potem widać te testy, to na
takich prackach i na takich kartach teoretycznie one nie powinny działać, prawda? No a okazuje się, że działają, więc to jest bardzo fajne. Ten następny, Grochum. Warto będzie aktualizować 8.1 do 10. Powiem ci, wiesz kiedy, jak się zaktualizuję i sprawdzę system. Teraz to jest wróżenie z fusów. Widzę, że ten wcale nie lepszy, ten, powiem wam, jak on się nazywa, Stockholm Gateway. co to żeśmy... Aha, dobra, to. Taka ciekawostka, Thunderbolt 3 będzie kompatybilny z USB Type-C. No, bardzo, bardzo ciekawe. Tutaj co tu mamy? Fractal Design Node 202 Case for Console Killer. Nowa obudowa Fractala Node 202. Pokazują na Computexie. Do killerów konsolowych. Można budować Steam Machines. Steam umożliwia zwrot pieniędzy za gry. Takie info pokazało się podczas wczorajszego odpalenia Steam. Też to widziałem, tylko kilka dni później, bo odpalałem. Nie odpalałem Steama, więc nie widziałem. No, 5000 leci, 12, no naprawdę. Słabo to wygląda, jeśli chodzi o... Może godziny zmienimy jakieś. 15 to chyba słaby czas. Może już ludzie po prostu usiedli w robotach i już przestali coś robić. Kolejne pytanie z przysłowiowej dupy. Nie wiemy, jaki masz komputer, po pierwsze. Po drugie, to nie jest live, na którym zadajesz mi pytania. Więc takie pytania proszę albo na mail, albo na grupie, a nie tutaj na live. Nie na newsach. Na live to tak, bo nie będziemy się teraz nad tym rozwodzić. Tu lecimy z newsami. Dobra, to już było. Ja się zagadałem. Michał ma okazję kupić 550. Teraz ma 240 i pyta, jakie będą różnice. Podał oczywiście zestaw i tak dalej. Także dobrze zadane pytanie i dobrze udzielone odpowiedzi. To już pokazywałem, to jest dubel oczywiście, bo Marcin wrzucił, ale nie wywaliłem, bo on dał innego linka i innego. Pokazywaliśmy Cooler Mastera, Master Case'a. Wcześniej news o nim był, także spok. A ja mam. tutaj jakieś skamowa sprzedaż Windowsa oczywiście. Nie kupujcie zbyt taniego Windowsa, kupujcie od partnerów, wtedy macie wsparcie ewentualne. I nikt wam nie wlezie, nie powie, że piracicie. Oficjalny post z fanpage AMD na temat wydajności Radków. Pożyjemy, zobaczymy. Tutaj mamy pierwszy materiał z MKG. Pytaliście o to, od razu odpowiem. Będą materiały, w tym tygodniu się pojawią. Następne będą quick unboxingi i tak dalej, i tak dalej. Tylko muszę to zrobić. No jak mi zerwie, to wrzucę. Na początku było lepiej niż na tamtym, nie? No ale Stockholm widzę słaby, no. Tyk, 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 co tu mamy dalej? Aha, to był Snake Peak, tak? Mały, tego zestawu. Lecimy dalej. A, Fallout 4 oficjalny zwiastun. Bardzo ładny, podobał mi się na początku, tam ta grafika taka trochę, no cóż, falautowa, ale później te rzuty, nie wiem czy podrasowane, czy nie, zobaczymy, bo może znowu będzie podrasowanko, a potem znowu powiedzą, a że jak multiplatformowość, to trzeba pozbijać, pożyjemy, zobaczymy, nie wiem, ale generalnie wygląda fajnie. Szefowa AMD pokazała procesor Fiji, Radeon Fury X słabszy niż GeForce z GTX 980 Ti, premier 16 czerwca. Także jestem ciekaw, jaka będzie premiera i jakie będą wyniki faktycznie. Tu trochę off topic. Nie wiem, czy ktoś ogląda Dolinę Krzemową. Ja nie oglądałem, dlatego pytam. Darek odpowiedział, że oglądał pierwszy sezon, można się pośmiać. Nie wiem, czy wy nie oglądaliście tego, czy nie oglądacie tego typu produkcji. Jestem ciekaw, piszcie. Super budka, Marcin podrzucił Fantex N2 Evolve ATX. Ja nie wiem, nie ogarniam w ogóle tego hype'a na te N2 Fantexy. Generalnie mi się te obudowy zupełnie nie podobają. Ale to kwestia gustu, więc spoko. Power Color Radeon R9 390X Devil Pictured.
Znowu kolejna karta, która jest hybrydowa. A wygląda, niektórym się może podobać. Za co gdzieś widziałem newsa, nie mogłem go znaleźć, bo bym go tu podlinkował, że wychodzi nowa karta 390X Devil. Jest oczywiście gorsza od TI 980 i tak dalej, bo to nie jest Fiji. No bo ciekawa, jaka będzie Fiji. A pytanko do was, czy to ktoś gra w to? Chodziło o Heroes of the Storm oczywiście. I też za dużo osób nie odpowiedziało, chyba tylko jedna osoba, Łukaszow, coś odpisała, tak to chyba nie gracie. Co tu dalej? Marcin podrzucił interaktywną mapkę z Wieśka Trójki. Także wygląda to tak. Nie wiem, czy zaglądaliście. Ja sobie zajrzałem. Wygląda naprawdę nieźle. I jest aktualizowana na bieżąco, więc myślę, że przydatne narzędzie do gry. Do odkrywania wszystkich niuansów pochowanych w grze. W szybki sposób. Domin pyta, czy Gigabyte 980 referent będzie tak samo warty jak Gainword czy Asus. Generalnie to jest, tak jak mówiłem, referencyjne karty to tam generalnie nie mogą grzebać wendorzy w nich, tylko mogą sobie je zapakować do swoich pudełek. Dodać ewentualnie coś tam do karty, jeśli chodzi o akcesory, mnie nie dają jedynie. A tak to oni w tych kartach dłubać nie mogą, ani powinni je wymieniać, gdyby coś, nie? A nie grzebać, jeśli chodzi o serwis. Bardstyle 4, in-engine video trailer, fajnie wygląda, silnik wygląda naprawdę ładnie. Można wspomóc, bo na Kickstarterze są. Co tu mamy? Znowu? Przecież to już było. Normalnie to niedawno, aż się cofnę. O! Jabł wrzucił. No to ja dałem fejla. O, słabo. No dobra. Idziemy dalej. Peter podrzucił teścik J2Sense, którym porównuje kilka kart, między innymi 980 Ti, 980, 290X, Titana XA i 980 Ti są zegar w zegar, co daje... Titan i 980 Ti są zegar w zegar, co daje dokładny odnośnik, ile jest warta nasza 350 dolców ekstra. No tak, no, tylko że to ma 12, dwa razy więcej pamięci. 970 ma 6 i teraz na tą chwilę, tak samo jak Tytan wychodził 1, to też można powiedzieć, a tyle pamięci po co komu. Jak się okazało, po jakimś czasie przydaje się. Tak samo w Tytanie, karta na przyszłość nie kupuje się z dnia na dzień, znaczy z dnia na następny dzień się nie wymienia, tylko na parę lat jest. Jak kogoś stać, to bierze i ma spokój na lasach. Nie musi co rok wymieniać karty. Nadal ludzie na Tytanie jedynce grają i nie wymieniają. Bo chodzi, wydajnościowo podobnie jest do 970. Nie? 970 sobie radzi ze wszystkim, ale ma więcej ramów. Nie ma 3,5 i 3,5. Tak, 970 tylko ma pełne. Dobra, jedziemy. Dalej. Co tu mamy? Doom 3. Ach, screen z Dooma 3. Dobra. No wygląda ładnie, ten trailer też wygląda nieźle. Może mogę. Nie wiem. Zobaczę. Za to najpopularniejsze są dobre z tej strony, że jak wy mówicie, a dużo was jest, to ja widzę to, co mówicie aktualnie, nie? A tak to musiałbym latać, nie? A tak to sobie wchodzę na samą górę i widzę, co... Jak dostaję powiadomienia, to widzę, te wątki mam poukładane wedle waszej aktywności, nie? Ale można to przestawić na... O, chyba. Nie wiem. Nie sprawdzałem. Nie ogarniam tej kuwety jeszcze tak. Dobra, Dooma mieliśmy. Tak, ruszyła letnia wyprzedaż na GOG-u i jest kilka tytułów, które myślę, że warto się zaopatrzyć, bo niektóre przeceny są naprawdę kozackie. Codziennie zmieniają ofertę, jeśli chodzi o przeceny, więc warto zaglądać, jak polujesz na jakieś tytuły z GOG-a. W GOG-u, jeśli chodzi o gry, podoba mi się to, że są bez DRM-u i jak na przykład jadę sobie na działeczkę i mam na dysku zgrane instalacyjne wersje, to sobie potem na lapkę instaluję sobie tam na działeczce, mogę pyknąć w coś, nie muszę być podłączony do sieci i tak dalej.
A takie jakieś tytuły, takie te proste, czy stare jakieś oldschoolowe gierki, które są przerobione na nowe systemy, nie trzeba się bawić z DOSBoxem, albo jest już zaimplementowany przez nich DOSBox. No, wygodne. Można sobie w stare gierki popykać. Co tu mamy? Ach, MSI Godlike na Computexie, GTX 980 Ti i płyty oczywiście pod Skylake'a. Także nazwa trochę dziwna jak dla mnie, ale cóż, MSI może tak próbuje przyciągnąć uwagę. No, żeby było wygodniej. Możliwe, że tak potem przy... Ale jakoś tam se radzę, jak widzisz, nie? Przy samych newsach, żeby kolejność mieć i tak dalej. No, to może by było wygodniejsze. Ale gdzieś tam znajduję. Znaczy, potem muszę zmieniać, nie? No, tak ustawiłem jedno i jakoś tam se radzę. Tak, zmienię na newsy, to się poprzestawia, potem... No, nie wiem, czy takie zmiany są. Takie mieszanie postami jest dobre, bo to i was potem trochę może, bo jak ja przestawię w tej, przestawię w grupie, no to ona będzie, dla was się też będzie się zmieniała, nie? Więc takie latanie w to i z powrotem z postami, które będą zmieniać miejsce, nie wiem, czy to dobre, może, no nie wiem, może jakieś głosowanie zrobię. Co tu mamy? Asus DirectX 3, czyli GraphastX, tak, 4K, tralala, płyty główne Z170 Pro na Computexie Asusa, produkty. Wszystko ładnie, pięknie, ale ta buda na dole oszpecona boksowym kolorem, także szak. To wejdziecie, zobaczycie. Trochę krap. Taka droga buda i boksowy kolor jeszcze z naklejką Strix. Trochę to krap. Bida taka trochę. Zieje bidą. Dobra, co tam mamy? Och, no, ASRock poszedł w złoto. No nie, tak, Computex 2015, ASRock prezentuje płyty główne dla Skylake'a i oczywiście poszli w złoto. I nie tylko oni, niestety. Przy oglądaniu internetu grani żadnej nie będziesz miał różnicy. 16 giga, od 8 giga na razie do gier wystarcza. Do 16 giga to jak chcesz sobie pobawić się w coś już takiego poważniejszego, jeśli chodzi o pracę. Jakieś renderowanie, jakaś grafika 3D, jakiś montaż wideo i tak dalej, jakieś duże próbki, musisz załadować jakieś na mapach na przykład pracujesz czy coś, no to znowu grafika 2D. To wtedy pamięci więcej jest potrzebne. Przeglądarki oczywiście coraz bardziej żądają od nas coraz większej ilości pamięci, bo jak otwieramy 50 zakładek, no to pamięć jest zjadana. Ale 8 giga spoko ci wystarczy. Nawet jak masz 8 giga i nie używasz jakichś specjalistycznych aplikacji, to możesz plik wymiany wyłączyć, żeby ci kompa nie spowalniała. Tylko sprawdź, bo u niektórych to działa, u niektórych nie. No, dokładnie. Dimitri z HC przyjrzał się H Tower in Winner, czyli Transformersowi. Także filmik jest fajny, obejrzyjcie sobie. Dimitri ma fajny akcent. Słowiański. Można posłuchać. Ach tak, no właśnie to, co wcześniej było. Asus ROG Curved G-Sync Monitors. Pokazano na Computexie i... Oczywiście takie trzy monitory bym postawił, cztery tytany bym wziął i by działało. Nie ma sprawy. Co tu mamy? Ach tak. Get Windows 10 for free. Coś tu mi śmierdzi. A co tu jest? Biostar. Sławek wrzucił info o Biostarze na Z170, czyli pod Skylake. Jak wygląda Biostar? Bardzo podobny, znaczy może nie bardzo, trochę podobny, jeśli chodzi o konwencję, bo może wcale nie podobny do Asusa serii TUF, prawda? Saber TUF i tak dalej. No, Biostar znowu zaczyna się wbijać w rynki europejskie i światowe. Już przysnęli na chwilę. Tutaj co to jest? Za Power Color pokazuje Devila 13, Radeona R9290X z czterema zasilaniami ośmiopinowymi. No przecież to chyba naprawdę już siłę w ścianie musiałbym mieć, nie? Żeby to ogarnąć. Grzesiu wrzucił info o nowych prockach. Intel prezentuje nowe procesory rodziny Broadwell na ProLine. Jedziemy dalej. Co tu mamy? Krzysiek wrzucił... Tak, mogę załatwić takie ramy, jak tylko się pojawią. One chyba już są w dystrybucji, z tego co widziałem, tylko są cholernie drogie. Nie ma problemu, można załatwić. Bo żeśmy o tym gadali, ale chyba nie zauważyłem tego pytania tutaj, nie? Bo chyba na niego nie odpowiedziałem. Tak, są do załatwienia. Raideny jak najbardziej.
Maciek pyta, czy jak zainstaluję system wersji 8.1, to czy na tej wersji będziemy aktywować 8.1 Pro, czy razem muszę instalować wersję Pro. Generalnie jeśli chodzi o wersję, to zależy jaką, dwie sprawy. Teoretycznie powinno działać, bo tak naprawdę klucz determinuje wersję. Tylko zależy jaką masz płytę instalacyjną i czy jest odblokowana, czy nie. Przy instalacji system cię pyta o jakąś wersję. Nie? Jak masz odblokowaną płytę, to masz tych wersji więcej. I wtedy razu możesz sobie wybrać. I klucz oczywiście determinuje wersję, tylko czasem jest tak, że może ci się nie zgrać. Jak zainstalujesz teoretycznie na przykład wersję Home, będziesz chciał Pro, Home, już nie ma Home, ale powiedzmy, że wiadomo, o którą chodzi, tą pierwszą. Czy na przykład Basic byś wziął, nie, z jakiegoś netbooka, to tym kluczem nie zainstalujesz, bo ta wersja jest inna. I trzeba by było ją przeinstalować. Ale powinno działać. To jest dwa punkty. Czy klucz twój załapie i czy wersja, którą masz, płytkę, nie to co zainstalować, tylko płytkę, czy obejmuje wszystkie wersje. Powinna obejmować i powinna działać. Co tu jeszcze mamy? Co polecacie zmienić, czego jeszcze nie mam? Kartę kupuję okazją. No, na przykład, no to chyba jakiś zestaw ktoś pytał. Norbert pytał o zestaw. Ach, to z pierwszy post. Tak, Norbert. Pierwszy post o twojej karcie. Że kupujesz ją za 1000. Będzie jeszcze drugi, a potem będzie jeszcze trzeci albo nawet czwarty. Więc trochę śmiecisz, chłopaku. Przestań. Co tu lecimy dalej? Computex 2015, Zotac prezentuje karty graficzne GTX 980 Ti. No tak, to trochę grube, trochę trójki, trochę mi się nie podobają. Asus też mi się nie podoba, bo ma trzy kulery, wolałbym, żeby było dwa, więc trochę słabo. Nie wiem, czego będzie trzeba wybrać. Och, tu już wyjazd na weekend. Szybkie wiadomości przełożyłem na dzisiaj, z piątku. I życząc miłego weekendu, nie zabierajcie komputera ze sobą. No, pisałeś, dobrze pisałeś. Teraz to i tak dojdziemy do tego. Jakieś porady co do nagrywania lub samego gameplayu? Weźmy 30 minut zlecenie potwór z bugiem. Nie widziałem tego posta, gdzieś mi zniknął. Nikt na niego nic nie odpisał, więc nie wiem o co chodzi. Nie ogarniam tej chudery. Może coś tu dopiszcie o co chodzi. Maciek dopisz, bo nie wiem, jakie do nagrywania czego. Chcesz nagrywać gameplay, czy co? Porady z gameplaya? Nie wiem, czy do nagrania. Czy to jest twój materiał, który ty nagrałeś? Chyba może twój materiał, który ty nagrałeś. Może tak o to chodzi. O, ale nie widziałem tego. Potem obejrzę i odpowiem. Może otworzę sobie od razu nowym oknie, tylko żeby mi tutaj nie poknociło się nic. Dobra, potem. Albert pyta, czy ktoś Q6600 ma na sprzedaż. Nefryt Deep Cooler, żeśmy o tym, znaczy też wyżej trochę tam coś będzie. Obudowa wygląda całkiem ciekawie. Obejrzyjcie sobie. Rafał sprzedaje H105 i ktoś już to kupił. Tylko nie wiem, a nieważne. Chyba tutaj chłopaki sobie poradzi. Albert pyta o cichy zasilacz semimodularny. Czy inni głównie? O co? Nie ogarnię. Czy o kim piszesz na YouTube? No może i tak, no. Co tam dalej? Dominik pyta o Nexusa. DC pokazuje plastiki ze swojej obudowy i udaje, że to jest master case. Sorry, to trwa. Co tam mamy? Xperia Z3. Który z tych telefonów byłby najlepszy do multimediów? Ktoś tam coś odpisał, ja generalnie nie chodzę w ten, nie wyznaję się na telefonach, więc się nie udzielam. Amazon zatrudnia do swojego nowego studia devów gamingowych. Czyli Amazon wchodzi w rynek gier, otwiera studio gamingowe i będzie robił gry. Lekki weekendowy off-top, Breaking Sponge, połączony Breaking Bad i Pan Gąbka, SpongeBob. Pooglądajcie, fajnie. Fallout 4 może pojawić się jeszcze w tym roku. Pierwsze screeny mamy już teraz. What? No, wyglądają screeny fajnie, pewnie znowu podrobione. Będziemy stękać, jak znowu dał mi grę zrobił z gry.
Trzy fajne tapetki z Batmana się pojawiły na stronie GeForce.com. Także można sobie utapecić swój pulpit. Wytapetować pulpit. O, co tam mamy dalej? Na Overclock 3D pojawił się artykuł z Computexa, na którym Corsair pokazał nowe kulerki, zasilacze RM750. W ogóle przerobił całą serię RM700RM. W ogóle nowa seria cała jest, można powiedzieć, pełni modularna. No i zrobił, wreszcie doczekaliśmy się, najważniejsze, zasilaczy SFX-ów, czyli z tych malutkich do budów typu Console Killer. Bardzo fajnie, Corsaira zasilacze się przydadzą. Trzeba tylko wyrwać i przetestować, co to warte. Mam nadzieję, że coś warte jest. Na Pure PC pojawił się test Broadwella i7-5775C podkręconego, także możecie sobie zobaczyć, co tu mamy. Google wytacza proces sądowy organizacji MPAA. I ciekawi mnie, bo Google to dość duży gracz i można powiedzieć dwóch tytanów się, może nie tytanów, w ogóle trochę większa ta organizacja, jest trochę połączona, lobują ją i studia filmowe i rządowe i politycy trochę. Więc tutaj może z tego są trochę duzi, chociaż Google jest większy w sieci. I to jest jego siła. Ciekawy mnie jest starcie tych dwóch tytanów, co z tego wyjdzie. Czy to tylko hype, nakręcanie hype'u. Microsoft wypłacił po 300 tysięcy dolców pracownikom Mojang, czyli twórcom Minecrafta studio, które przejął. Ciekawy ruch kolejny. Maciek pyta o rezerwację na Windowsa. Pomijemy ten temat. Rafał sprzedawał, może sprzedaje, jeszcze nie wiem, czy ktoś wziął, czy nie, swojego GS-a 128 giga Corsaira. Cena dla członków grupy, więc dziękujemy. Co tu dalej? Ciekawy ruch. PowerColor chyba chce się wkraść na rynek kart dźwiękowych. I z Audio InMotion SC8000 zrobił rebranda. Wciągnął tą kartę w swoją, do swojej oferty, założył blaszaną okładkę i udaje, że ma kartę, nie? No, ciekawe. Ach, tutaj, jeśli oglądał ktoś z Was serial, taki puszczony pilot, Mr. Robot, o hakerach, fajny. 23-25 czerwca jest premiera w ogóle w amerykańskiej telewizji, ale jest do znalezienia. Także serial polecam. Pierwszy odcinek daje radę. Ciekawe, jak się rozwinie dalej. Co tu dalej? Ach, Dawid pytał o karty. Pomiędzy 50 a 100 zł. Dźwiękówki oczywiście coś szuka wybrać. I to jest... Trochę żeśmy pogadali o tym. I znalazłem listę polecanych kart na forum PC Labu. Link, który pamiętałem, gdzieś mi świeciło w głowie, że już go kiedyś widziałem i nie mogłem go po prostu znaleźć. W końcu go znalazłem i podrzuciłem tu, więc jak i tutaj dodatkowa rzecz, jak chcecie pomodować karty dźwiękowe, to opampy, tak zwane OP-ampy, do modowania kart dla tych, którzy słyszą. Poczytajcie trochę na forum, to się dowiecie, o co chodzi. Siema Dandy. Co tam mamy dalej? Marcin mówi o co się dzieje po uruchomieniu Geralta w wersji 1.0.5. Pozmieniało się na GOG-u. Były patche 0.0.2 do uruchomienia, potem był 0.3.0.4 osobno, a teraz jest już tylko 1.0.1 do 1.0.2 i potem od 1.0.2 do 1.0.5, ale daje się instalować, nawet jak macie wersję 0.3 czy 0.4, to z 1.0.2 do 0.5 się instaluje i robi się wersję 1.0.5 i pojawiły się dwa nowe DLC darmowe, więc już ich jest 6. Co tam dalej? Na Computexie, ach, no tak, pamięci Avexira Raidena widzieliście, a dodatkowo Avexir zrobił dysk na PCI Express, też z prądem, też z rurką z prądem, i dodatkowo zrobili jeszcze dyski SSD zwykłe podświetlane, takie małe, kwadratowe, znaczy prostokątne, wiadomo jakie, 2,5 cala. Marcin pyta o budowy typu, takiego typu, bo top karty graficznej był widoczny, a nie jej bok.
jak to w ogóle wygląda. Generalnie tak, tych obudów jest mało. Lion Lee w starszej wersji miał takie te szklane, które teraz na komputerze się pokazał ich wznowienie, a generalnie jakby dziedzina jest dość młoda, jeśli chodzi o tego typu obudowy i dopiero raczkuje. I producenci dopiero się uczą, więc właśnie Nefrit się pojawił, czy jeszcze się ten Cube pojawił, nie pamiętam jak on się nazywa, ale oba Deepcoola. Także zobaczcie sobie posta, jak was to interesuje. Kamil pyta o pogodę. Bardzo komputerowy post, zaraz balans. No tak, test na Digital Storm. Był test 980 i Titanów w SLI na 4K, wydajność w grach 980, 80 Ti i Titany, no i w BF4 na 4K jest 74 FPS. Aha, w dwóch Titanach, w SLI. Grubo. Ciekawe, kiedy zoptymalizują sterowniki, że będzie dwa razy więcej. No, jak 4K już dla was to za mało, to może 11K was zadowoli. We'll see. Oczywiście Acer pokazał nowe Predatory, zestawione w 3 sztunie. No i 11K setup. Jeszcze przesunąłem. No. A to napisałeś tu o gorącu, na wpływającym na PC? Czy o rowerze? O pogodzie pytasz, a nie o gorąco, więc uważaj mu. Nie znasz dnia ani godziny, bo szak upatrzy. Dobra, jedziemy dalej, nie przerywaj mi to. Ach, no to już dzisiejsze. Za szybko poszły te newsy jakoś. Gigabyte G1Z170X, płyta główna i G1 980 Ti, trzyrotorowa, trzykulerowa. Płyta wygląda nawet nieźle. Ciekawy jestem, jaka będzie jej jakość i potem jaka będzie jej rema. Ale tak ogólnie z wyglądu ładnie wygląda, fajnie. Biało-czerwona, czarna, ładnie. Co tam mamy dalej? Ach, nowe obudowy od Silverstone'a się pojawiło oczywiście na Computexie. Zrobili Ravena nowego. To już nie jest ten sam Raven, który był taki fajny i szeroki, bo tutaj to już można powiedzieć, że to jest normalna obudowa, tylko jest tak wyciągnięta do góry i jeszcze zobaczcie, zasilacz jest na górze, więc jakby jej obciążenie, no co, dwa dyski i może co, mogę sobie radiator na dole wstawić. Więc i jeden z radiatorów jest na górze, i zasilacz jest na górze, więc jej środek ciężkości jest trochę słaby, bo jak jest taka wąska i taka wysoka, to jak się to zachwieje, to jak się wywali, to będzie po niej, no, krótka piłka. Zasilacz powinien być na dole, nie na górze. Nie wiem dlaczego, kto to wymyślił, że zasilacz jest na górze. Trochę jak dla mnie to słabe, no ale to już nie to samo, co stary Raven, niestety. Ale komuś się na pewno podoba. Tutaj na Pure fajne zestawienie różnych... części elektronicznych i zrobiony z nich Darth Vader. Wanienka na dole, no na wodę. Albo na cement, żeby obciążyć. Tak, co tam dalej mamy? Ach, tak. Mój komentarz do Windows 10 powiadomienia o rezerwacji to wirus. Niektórzy obawiają się, że tak. Dwie grupy. Pierwsza, zainstalowałem wszystkie poprawki, nie mam rezerwacji. Czy zrobiłem coś złego? Druga, pojawiłem się. Czy to nie wirus? No po prostu owce. Typowy przykład owiec. Dwa przykłady. Jak dla mnie zbiorowa histeria. Thermal Take oskarżył na kopiowanie wzornictwa innych firm. Jak to ktoś dobrze napisał, za mało maści na ból dupy. Jak już wszyscy wiedzą, że dobre pomysły się kradnie. Genialne pomysły się kradnie. To no po prostu coś, ktoś zrobił, ktoś inny to skopiował i tyle. Wejdźcie sobie na sklep Apple, zobaczcie, czy na Androida, na sklep Play, zobaczcie sobie, jakie aplikacje są najbardziej sprzedające się i zobaczcie potem, ile na drugim, trzecim, czwartym, dziesiątym, piętnastym miejscu, ile jest klonów tej aplikacji, które też są na dość wysokich miejscach. Także jak w tej dziedzinie się to dzieje, to w każdej się to dzieje. No zobaczcie, jak samochody wyglądają, coraz bardziej podobne do siebie. Więc tutaj jest podobnie, no. Ważne, że jeśli ktoś chce mieć w swojej ofercie coś takiego i ma do swojej grupy docelowej, tak naprawdę do swojej grupy mailingowej, do swoich klientów, chce mieć w swojej ofercie coś podobnego, to sobie to robi i tyle, i się nie musi oglądać. Jakby, jeśli dana firma nie ma, tak jak nie jest trolem patentowym jak Apple, że robi takie
jakieś abstrakcyjne patenty na zakrzywianie, na rysiki, na ekrany i tak dalej, no to hulaj dusza piekła nie ma, mogę sobie zaprojektować bardzo podobną obudowę i nikt mi nie zabroni, prawda? No, sorry, Gregory. Co tam mamy? I kolejna gra z podejrzeniem podrasowanych screenów. Mowa o Total War Warhammer. No tak, wygląda fajnie, ciekawy jestem, jak, chociaż Total Wary nie są jakieś tam bardzo graficznie wymagające. Tak, chińskie samochody są podrobione, wszystko podrobione, wszystkie samochody na świecie podrobione są w Chinach. I jeżdżą po, z chińskimi markami. A propos gry, gra mocno procesorowa, generalnie dużo jednostek na ekranie i mocna, mocna wojna. Niezłe batalie. Ciekawy jestem tylko, czy na tej grze też będą downgrade'y. Czy też będą downgrade'y graficzne. Co tam mamy jeszcze? Zortrax, czyli polska firma, która zajmuje się drukiem 3D, ma naprawdę godne polecenia, wyniki finansowe i warto zmodelować ich model biznesowy. Nawet przenieść do innej dziedziny, bo naprawdę są. Śmieciarka przyjechała. Bo naprawdę są bardzo fajne. Kuba wrzucił ankietę. Czy według ciebie dzięki DX12 kartę AMD powalczą z wydajnościowo z Nvidią? Na razie to jest wróżenie z fusów. Moim zdaniem zobaczymy, jak wyjdą, zobaczymy pierwsze testy. Czy coś się zmieni, czy po prostu AMD ciągle odsuwa swój nieustający upadek o pewne o pewną spychologię tak naprawdę tego, a bo DirectX nie będzie działał, a bo Mantle miał być takie fajne, nie działa, a bo FCAT pokazał to, że Nvidia coś zrobiła, my nie zrobiliśmy i to jest ich wina, no i po prostu takie ciągłe stękanie zamiast usiąść i coś zrobić. A sami sterowników nie mogą co miesiąc nawet wydać aktualizacji, tylko jak ludzie już lament podniosą, to dopiero wydadzą z łaski. No GTA wydali, Nawieśka i Project Cars wydali, a tak to jakby ludzie się nie upomnieli, to pewnie by tego nie zrobili, co przez lata nie robili. To jest dla mnie, jak dla mnie, jeśli chodzi o komunikację w AMD między chyba pracownikami, między sobą i między pracownikami, a społecznością, to jest jakaś masakra. W dobie social media takie strzały w kolano sobie robić, to jest niedopuszczalne. Świetna karta Galaxa wyszła, w water cooling oczywiście, pełne bloki. Sekcja zasilania, jak zobaczyłem, to po prostu mi oczy z orbit wyszły. Karta z potencjałem do podkręcania, no chciałbym zobaczyć jej testy, bo naprawdę wygląda poważnie. I fajnie biało, białe obudowy, w białą budowę na białą płytę wyglądałoby naprawdę nieźle. No tak, no patenty są głównym hamulcem rozwoju gospodarki, bo ktoś generalnie rynek, wolny rynek działa tak, ktoś wymyśla coś fajnego, to reszta to kopiuje. No tak samo zobaczcie, jak wygląda w świecie naukowym, jak to wygląda. Jest jakiś paradygmat, ktoś coś wynajduje, pisze artykuł, biorą to naukowcy i co robią pierwsze? Replikują to. Sprawdzają, czy działa. No to jak działa, no to się zmienia paradygmat. I zmienia się stanowisko nauki. Ale tutaj nie, ja zrobiłem obudowę, ja zrobiłem coś, to już ja to mam do końca życia i nikt tego nie może zrobić. To właśnie hamuje rozwój gospodarki. Takie podejście. Ale jak ktoś wymyślił, zobaczcie, to tak samo jak z kartami, no sorry, że wrócę, ale patrzcie, karty GCN AMD zrobiło naprawdę bardzo dobre. Czwarty raz odgrzewają te kotleta. Natomiast jadą na opinii z tamtego jakby rozwiązania, nie? A ile mogliby w tym czasie zrobić już, jak unowocześnić przez tyle sezonów, w cudzysłowie, mogliby unowocześnić te karty? Nie zrobili tego. Słabo. No dobra, co tam jedziemy dalej? Norbert, kolejny post na temat twojej 970 i 980 za 1000. No i to koniec, bo to jest moje pytanie o Chroma OS-a. Jeśli używacie Chroma, to dajcie znać, bo jestem ciekaw, jak to się sprawuje, bo nie miałem kiedy usiąść do tego, żeby sobie postawić gdzieś nawet na jakimś wirtualu, na jakimś VMware czy gdzieś i zobaczyć, jak to śmiga. Jestem ciekaw jako alternatywa, oczywiście jako platforma do grania. Do pracy też, bardziej do pracy takiej biurowej, w stricte internety, maile i tak dalej, może jakieś tam montaże wideo, może jakieś tam obróbka zdjęć i tak dalej. No to zdjęć trochę znam, bo Gimpa też używam, a Gimp też jest na Linuxie, więc pewnie tu też będzie działał.
Ciekawi mnie wasze zdanie, jeśli używaliście, dajcie znać. Tylko chodzi mi o wasze doświadczenia, a nie o to, co mi się wydaje, co by było gdyby, a sam nie używałeś, a chciałbyś się wypowiedzieć. To generalnie mnie interesuje wasze doświadczenie, a nie wasze opinie. Także myślę, że to by było na tyle, jeśli chodzi o newsy. Mogę sobie coś odświeżyć, zobaczyć, coś się tu po mnie poprzestawiało. To mogę już zamknąć, bo to była taka druga, poboczna instancja, zakładka. No i chyba nic się tu więcej nie pojawiło, tak. To możemy tym samym na dzisiaj zakończyć. Dzięki za uwagę. Gdybyście mieli jakieś pytanka, piszcie tutaj w komentarzach. I oczywiście wszystkich tych, którzy nie są na grupie, zapraszam. Tu sobie gadamy, tu sobie wrzucamy posty. Tutaj pojawiają się tematy, które nas interesują. No, to by było na tyle. Dzięki za uwagę. Cześć. Czekam.